Okej, okay, cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Mrak, ja was zapraszam do kolejnego materiału z gry Fatal Frame 5, a dokładnie Project Zero Maiden of Blackwater, czyli legendarna seria horrorów zapoczątkowana w 2001 roku na konsolę PlayStation 2. Oryginalnie ta piąta część ukazała się na konsolę przenośną Wii. Tak, ale teraz, czyli z dniem 28 października 2001 roku mamy przyjemność omogrywać na komputerach osobistych oraz na konsolach najnowszej generacji. W takim bądź razie zapraszam do oglądania. Gra jest mega ciekawa. Dobra, tutaj mamy... ten mamy kamień wskrzeszenia, tak? Też trzeba uważać, żeby nas tutaj coś nie hapsło. Że jeżeli zginiemy, to ta wskrzesza. Jarek! Bujaj się! No. Dobra, udało się. Już drugi raz się nie pojawi. Okej. Okay. Stone. To jest bardzo dobry item. Normalnie nie dałem rady, zeżarłem z tego. Jak to zeżarłem? Normalnie, nawet bez chlebka. No jak zdążę, jak zobaczę w odpowiednim momencie, że ktoś wykupuje alert, to go podgłośnię na chwilę. Ale tak to staram się, żeby alerty nie były. Akurat na tej serii, tak? Bo prowadzę ją na YouTubie też. Żeby był klimat. Ale jak mówię, nie martwcie się, alerty będą na wszystkich innych grach. Tylko na tej je przyciszyłem. Ale to przejście chyba nie było wcześniej dostępne, czy było? Chyba ja tutaj wcześniej nie byłem. A mogę tutaj szybciej przejść? Dobra, no niby ona jakoś szybciej się porusza, ale... Tak, troszkę ta woda ją spowalnia, ale tutaj żadnego innego przejścia nie ma, to jest nasz cel. Musimy iść w tamtym kierunku. Kurde, przez przypadek. Spoko, nie ma problemu, udało mi się. Tak akurat zauważyłem, wiesz? Nie, jak wykupujecie przez przypadek, ja to zauważę, to wam podgłośnie, ale szkoda, żebyście wykupywali, nie? Najlepiej na innych grach. Bo na innych grach będą włączone. Znaczy, one są włączone cały czas, tylko są przyciszone, nie? Dobra, dziwne to jest. Tutaj co mamy? Jakiś prezencik. No to nic nie ma. Tylko spokojnie. Dobra, o! Znowu mamy kolejną tutaj. Kolejny ten, jak to się nazywa? Obiektyw, o! Masz soczewkę Restore. Soczewka, która przywraca twoje zdrowie w oparciu o obrażenia zadane celowi. Ej, niezłe! Niezłe, teraz soczewką będziemy się mogli leczyć. Słuchajcie, teraz będziemy się mogli leczyć soczewką. Aby go użyć, załóż go na kamerę obskurę i naciśnij RB, gdy będziesz miał wystarczającą moc duchową. Czyli jak się zaświeci taki czerwony, jak macie taki moment pikania, tak? I się świecą te czerwone kulki, to wtedy możemy odpalić. Okej, okay, czyli takie prezenciki to są wzmocnienia. Nieźle, nieźle. Odruch jak wyświetliło. Spoko, nie ma problemu, Marioszka. Nie chciałem, tylko mam taki odruch, jak się wyświetla, coś by kliknąć. Spoko, nie ma problemu. Nie ma problemu. Lifesteal. Nie masz czym się przejmować. Tylko szkoda, że punkty tracicie, nie? A tego bym nie chciał. Dobra. Mam 20 tysięcy swoją drogą. Patrzcie, możemy sobie ulepszyć już. Tą do regeneracji życia, ale ja chyba tego nie będę robił. Wezmę sobie tylko ją wyekwipuję. Okej, będę sobie ją mógł zmieniać. Okej. To już takie pewne kombosy już możemy trzepać na tym przez tą kamerę i zmieniać sobie tą soczewkę, tylko ja zazwyczaj o tym zapominam w czasie walki. Ale powinienem ją przetestować. Tą kliszę, także na pewno. Teraz zrobimy cyk. O, i będziemy je testować. Która jest która? Dobra, udajmy się dalej. Jestem ciekaw, co jeszcze tutaj znajdę w podziemiach tego sanktuarium.
jakieś dziwne odgłosy, ale klimat nieziemski. Dobra, to są drzwi. No i tutaj się, słuchajcie, musimy udać. Nie, tutaj... Nie, nie w tą mańkę. Dobra, teraz to sprawdzę. Tutaj się chyba wracamy. A tu były drzwi zamknięte. Czekajcie. Chyba były zamknięte. Okej. Dobra. To się robi bardzo ciekawo, nie powiem. Takie pytanie, masz kradzież życia na kamerce, teraz ale robisz zdjęcia i kradniesz życie duchom, które nie żyją, to czym się leczysz od nich w końcu? Nie wiem, jakaś energia wypada. Wróciłeś na start. No tak, 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 ale chciałem właśnie, Reksiu, wrócić. Bo gdzieś jeden duch uciekł w jednym kierunku. Ja myślałem, że tam jakiś dokument jest albo jakaś znajdźka, ale to jest chyba to miejsce. I to ten duch właśnie do mnie mówi, że nie ma tutaj drogi, wyjścia i nie pójdziemy do domu, tak? No dokładnie. Nie wiem, jakaś energia wypada życiowa, czy nie wiem co to w czasie robienia im zdjęć. No i chyba ta energia jest wtedy przerabiana przez tą soczewkę na życie. Nie wiem, Marioszka, nie pytaj mnie, to Japońcy tworzyli, nie ja. Ja się nie znam. Jeszcze bym tamtą część sprawdził. Dobra, wrócili. Tak czy siak, i tak jak tutaj Rex wspomniał, wróciliśmy na sam początek. Także mi się wydaje, że już wszystko przeszukałem. No chyba, że tutaj jeszcze bym sprawdził. Ale raczej tu już nic więcej nie będzie. No. Dobra, ja przeszukałem już tu wszystko dokładnie. Na wszelki wypadek sprawdzę, ale raczej nie ma sensu już tutaj eksplorować. Wszystkie przedsionki tutaj sprawdziliśmy. No. Tu pozamykane, tu byłem, tu byłem. No. Nie ma sensu. Sprawdzaliśmy tutaj wszystko, chyba że jeszcze tutaj, ale to było zamknięte. Co nie? To było teoretycznie otwarte. A, tutaj byliśmy. No! Definitywnie chyba to było wszystko sprawdzone. No, dobra. Słuchajcie, wracamy, bo się znowu pogubię. Wracamy tam, gdzie jest na mapie pokazany X. I Reksiu, duch jest bardzo gadatliwy jak na razie. Łatwopalne dojo. Tak, tak, dokładnie. Łatwopalne. Łatwopalne. Dobrze powiedziane. Łatwopalne. Dojo. Dobra, to jest tu nasz cel, tak? Dobra. No to pierdut. Pierdykniem podwykniem. Czy jeszcze zejście niżej jest, żeby było ciekawiej. Nie, to tutaj musimy się udać. Niżej chyba już byliśmy wcześniej. Chyba. Mhm. Bo to było to zejście, pamiętacie, na dół. Teraz to przejście powinno się otworzyć. Może coś jeszcze tutaj bym znalazł, ale raczej wątpię. Jest tutaj jakaś interakcja z tymi lalkami. Czekajcie, że to może sprawdzę. Nie, no chyba... O! O! Tutaj coś pisze. No tego wcześniej nie sprawdzałem. Duże lalki są ustawione na stojaku dla lalek przy ścianie. To musi być sala kultu sanktuarium. No dobra. Naszym celem i tak jest tamto przejście. Tutaj. To spróbuję teraz otworzyć.
Co? Serio? Nie mogę tego otworzyć? Myślałem, że... Czekajcie. Znowu się ten sam kumniakak pojawia. Ten drewniany ruszt nie dygnie. Musi być sposób, żeby to otworzyć. Fuck. Jaki sposób ma być inny? Aha, dobra, chyba tą lalkę muszę tu ustawić. Coś podejrzewam. Dziewczyna siedziała na środku wystawy lalek. Powinnam spróbować umieścić tam lalkę. A, widzicie. No dobra, bra. Here we can play together. Stay until you feel like dying. Play. Zostaw, zostaw. Zmieniam kliszę. Unik. Dobra, słuchajcie, trzeba się uleczyć. Ta lecznicza jest taka słaba. Chyba, że byśmy ją ulepszyli, nie? To wtedy by więcej życia nam wpadało, ale tak to jest minimalne, zwiększa to życie. Dobra, to jest chyba definitywnie boss. Także wychodzimy z tego trybu. Zobaczymy. Dobra. Spokojnie. Unik. Aj, nie udało rady. Patrzcie, ile to życia zabiera. Dobra, większmy typ 90 zróbmy. Lepszą kliszę. Aj, nie zdążyłem. Dobra, co teraz, co teraz, co teraz? Dacz. Dobra. No spokojnie. Nie mam już tej kliszy. Dobra, 60. Jedynka. Wow. No, to był boss. Definitywnie. Mi się wydaje, że to co czytaliśmy, że niektóre lalki posiadały te części ciał osób, które zostały tutaj poświęcone w rytuale. I to chyba była jedna z tych lalek. I to była chyba jedna z tych lalek. Znalazłem tą lalkę na podłodze. Czy lalkę, czy... A typ 0 miałeś użyć? Miałem... Nie chciałem tego typu użyć. Przez przypadek mi to ustawiło. Ale mi się wydaje, że
że to będzie, że tak powiem, na grubszego zwierza. Ten typ 90. Aczkolwiek, szczerze powiedziawszy, Marioszka, to trochę tak się czaiłem na tą wersję, no ale mam tylko jedną, także... Jakbym zginął, albo miał jakieś problemy z pokonaniem, no to wtedy. Na razie to... Ale dobrze wiedzieć, że... Znaczy, ogólnie to strasznie się wstrykałem już z tej, z tych innych. Z tej czternastki, ona jest najlepsza, moim zdaniem. Powinienem umieścić go z powrotem na wystawionym miejscu. I Martival, ile tu jest rozdziałów? W którym jesteś teraz w momencie? Nie wiem, jestem w szóstej misji, ale nie wiem ile jest misji. Powiem wam szczerze. Nie za bardzo spoileruję sobie tą grę. Znaczy to tam żaden spoiler, jakbyśmy się dowiedzieli ile tych rozdziałów jest, ale nie jestem pewny. Znaczy rozdziałów, misja to jest głupio tutaj przeze mnie określone. Dobrze, ty tutaj powiedziałeś, że rozdział. No ja jestem aktualnie w szóstym, ale ile jest? Ciężko mi powiedzieć. Dawaj, ta lelka zniknęła. Dobra, ale to ustawimy. I teraz otworzyliśmy to przejście na dole, tak? Powiem ci, że ciekawy nawet jestem, ile tych rozdziałów jest. Dobra. No to co? Przechodzimy. Otworzyła się ta kratka. Dobra, mam jakąś jaskinię, żeby było ciekawiej. Ciekawe, gdzie ona nas tutaj doprowadzi. Dziwne. Wow, uwaga. Za wolno ładuję definitywnie. Wow! No, w ostatnim momencie nacisnąłem. By mnie kurczę hapsła. Dobra. Spokojnie, spokojnie! Dobra. Padła. I w ogóle jakie mam tutaj klisze? 61 mam. Kurczę, trzeba będzie dokupić. Trzeba będzie dokupić klisze, jak będziemy tą postacią grać, bo jest dramat. Szczerze powiedziawszy. No bo jest kurczę dramat. Co wezmę sobie, tak myślę, czy jeszcze jakiegoś itemku sobie nie wziąć. Albo zmienić sobie jeszcze na tą leczniczą. Wypróbować na te słabsze duchy. Ale czy... O! Znowu widzę tego ducha, tylko... Dziwne. Ja się zastanawiam, czy on ma jakąś deskę na jakieś skrzynie na plecach, czy on ma na głowie jakąś skrzynię. Dziwne, ja tutaj przejść nie mogę. Ale to było creepy. To już któryś raz z kolei widzę tego typa. Przedzierem w ścianie widzę kolejną jaskinię. Przejście wydaje się być oświetlane lampami elektrycznymi. Elektrycznymi, tak? Oki, sprawdziłem już. Zdradzić ci ile... Jak chcesz? Tak, tak, powiedz ile jest rozdziałów. Tak z ciekawości.
Dobra, czas spać, Marioszka. Dobranoc. No trzymaj się, dziękuję, że byłeś, Marioszka, że wytrzymałeś, że chciało ci się oglądać. Trzymaj się, wszystkiego dobrego dla ciebie i powodzonka. Do następnego, Marioszka. Wszystkiego dobrego i dzięki, że tutaj wspierałeś nas. Trzymaj się i do następnego. Dziękuję, że byłeś. Tam trzymaj się, jeszcze raz dużo, dużo zdrowia dla ciebie, nie? Odkąd, dokąd prowadzi to przejście? Dobre pytanie. Także Marioszka, dużo zdrowia dla ciebie i powodzonka tam. Tylko jak mam tam przejść? A, tu jest przejście, dobra. Okej. Haruka tutaj chodzi. Okej. Powiedz, że na takie zdjęcia to powinienem ten typ 7 kliszy sobie wybrać. Bo mam nieskończoną ilość. Kachniuś. A, Kachniuś tutaj żegna Marioszkę i Martival. Maro, 14 rozdziałów, 8 zakończeń. 8 zakończeń? A! Ja pierdykam, 8 zakończeń jest. Jesus Christ. Bo to sobie trochę pogram w ten tytuł, bo ja chciałbym jeszcze sprawdzić te wyższe poziomy trudności. Jak przejdę tą grę, to sobie zobaczę, co trzeba zrobić, żeby dane zakończenia sobie odblokować. No to nieźle. 8 zakończeń. Kurczę, tutaj ładnie jest rozbudowana ta gra. Ciekawe, jakie ja będę miał zakończenie bez czytania poradnika przy pierwszym przejściu. Mam nadzieję, że jakieś dobre albo takie średnie. Najmniej 14 rozdziałów, a my jesteśmy w 6. Ale tak to jest, jak człowiek nie umie angielskiego, wszystko sobie translatoruje. I to też na to troszkę czasu schodzi. I wszędzie eksploruję, wszędzie muszę zajrzeć, w każdą dziurę. Też dodatkowo czas schodzi. Także, ale fajnie, fajnie. Czyli dużo gry jeszcze przed nami mimo wszystko. To jeszcze połowa gry przed nami. W takim razie. Dobra, trzeba uważać. Na Jarka. Ale nie zaatakował mnie tym razem. No to nieźle. To trochę tego rozdziału przed nami jeszcze jest. Dobra, czyli rozumiem, że tu już nie przejdę. A tu? Drzwi są zamknięte. Zamek jest wyłamany, tak? Zamek jest zepsuty. Nie będę mogła go otworzyć. Dobra, czyli tu nie przejdę. Gdzie się teraz udać? Czarna skrzynia. Właśnie ta skrzynia, tą skrzynię gościu ma na plecach albo na głowie. Nie za bardzo zwróciłem uwagę, ale chyba na plecach. W zagłębieniu wzdłuż przejścia znajduje się czarna skrzynia. Aha. Okej. Ja tego nie mogę sprawdzić. Nie. Czekaj, to którędy tutaj teraz mam się udać? Troszkę się pogubiłem. Chyba tutaj. A nie, a z tej strony to przyszedłem. Właśnie, a tutaj? To jest skrzynia. Tu jest w ogóle jakieś przejście. O, to jest jakiś tam w ogóle. To mamy w kliszę, no to spoko. A, nic mi nie zaatakuje, nie. Typ 90. Okej, 12 sztuk, fajnie. Elegancko. To jak coś, to będziemy się typem 90 ratować, no co? Na razie sobie ustawię na zwykłe zdjęcia typ 7. Rodzaj tej kliszy, no ale później trzeba będzie... No, jakby co, to walczymy z duchami 61, no ale później ona się skończy. Albo jak w menu wykupimy troszkę kliszy, no bo inaczej to... Tyle miałem tej kliszy, to tak strasznie z tego się wybyłem, że to poezja. Coraz silniejsze duchy. No i tutaj mam przejście, słuchajcie. Możemy dalej się przedostać.
Tylko nie wiem, jak tam było to numerowane w grze, bo jeżeli pominąć intro i outro, to 12 rozdziałów, razem z nimi 14. Tak czy inaczej, mniej więcej połowa gry jest obecnie. O, mi się wydaje, że tak liczone, że bez intra i jak tak napisałeś, 12 mi się wydaje, żeby było. No, na 14 by było za długo, moim zdaniem. Ktoś tam przechodził, mówił, że oryginalną wersję to była na 14 godzin. No to by się zgadzała z 12 rozdziałów, nie? Ale 8 zakończeń, ciekawe. Przejdę sobie za pierwszym razem, bez niczego, bez czytania poradników. Tak, a później już jak będę na wyższym poziomie trudności grał i to wam pokażę. Tylko, że wiadomo, będzie nam już lepiej szło. I szybciej, bo już będziemy wiedzieć, na czym gra polega. Nie będziemy tu aż wszystkiego tłumaczyć. Jak teraz, żeby wszystko zrozumieć. No to wtedy będę już czytał te, co mam zrobić, żeby dane zakończenie odblokować. Też jestem ciekaw, jakie poziomy trudności później się odblokują. O! Mamy więcej skrzyń. To mi się nie podoba, zważywszy na to... Właśnie. Co ona mówiła, że ona musi znaleźć swoje serce, a ona... A to serce jest głębiej i głębiej i głębiej? Dziwne. To było dziwne. Ale to jest nasza zaginiona, której szukamy. A tutaj co pisze? Bogactwo zdobione czarną skrzynią. Nie, nie, tu jakoś źle przetłumaczyło. A, ja wyszedłem. A! Fuck. Dobra. Jeszcze raz. Teraz zdejmijmy zdjęcie. Tłumacz. W wodzie zanurzone jest bogactwo zdobione czarną skrzynką. A skąd wiesz, że to bogactwo? A może to przekleństwo? A może to jest przekleństwo? Nigdy nie wiesz. Pokrywa jest zamknięta. Okej. A to? Ten sam opis. A tu? To jest w ogóle jakaś ręka. Nie chcę nic mówić. Nie chcę nic mówić, ale ja bym się zastanowił 10 razy, czy ja chcę to otworzyć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No ale dobra, no. Dobra, ja wolę uważać jeszcze na Jarka, bo Jarka ręka też jest śmierdząca i też wolę, żeby mnie nie dotykała. Mamy ją. Znaleźliśmy. Naszą zaginioną.
Rebecca. Twoja siostra nie żyje. Stay with me, Haruka. Dawaj, dawaj, dawaj ją. Do kapłanka. Ładnie, zmieniaj kliszę na inną. Dobra, 61 wchodzi do akcji. Dobra. Kapłanki tutaj też jej kapłanki tutaj widujemy dlatego, że zostały tutaj zamordowane przez mordercę jakiegoś. To jest jedna z nich. Dasz! Dobra, ładny unik. Dobra, ładnie. Dobra, jedna chyba padła, ale mam jeszcze drugą. Mogę jej zlokalizować. Nie, nie padła. Dobra, dawaj, zniknijcie. Wow. Niezła akcja. You. I'm Yuri. I was sent here to come and look for you. Can you walk? Come on, let's get out of here. All right. Dobra, jej siostrę nie udało nam się, słuchajcie, odnaleźć. Znaczy odnaleźliśmy ją, ale popełniła samobójstwo poprzez jakiegoś ducha. Mam nadzieję, że tej się nic nie stanie, ale nadal nie możemy zlokalizować naszej przyjaciółki, która była medium, tak? Która pomagała odnaleźć osoby zaginione na tym wzgórzu. No nic. Wiecie co? Teraz przez przypadek odkryłem, na czym polegają te soczewki. Mianowicie, robi się zdjęcia LT. Ale żeby odblokować tą specjalną umiejętność, tak, tych soczewek, które tutaj się zmienia na dole, widzicie w lewym dolnym rogu, zmieniam te soczewki, z dwie czerwone i zieloną, na przykład tą zieloną, żeby się leczyć, to muszę nacisnąć RB. Ja cały czas o tym zapominałem. RB. No i teraz nacisnąłem RB i wykorzystałem specjalną umiejętność tych czerwonych. No, także muszę o tym pamiętać. Także jeszcze raz wezmę sobie na tą zieloną. Postaram się wypróbować to leczenie w czasie walki z danym duchem. RIP, więc można spierdalać, dokładnie. Pierdolnij jej zerem. Dokładnie, udało jej się. Tak też zrobiłem, Reksiu, tak też zrobiłem tej kapłance. No tutaj najczęściej te duchy kapłanek nas atakują, dlatego że czytaliśmy, że na tym wzgórze doszło do rytuału, tak, gdzie ktoś zamordował wszystkie kapłanki, które tutaj służyły w sanktuarium. I ja to bym zapytał, na chuj to tu lazłeś, dziewczyno? No dokładnie, dobre pytanie, ale ona szukała właśnie tej swojej siostry, nie? Chyba. Nie, tamta szukała tej. No właśnie, dobre pytanie, laska. Dobre pytanie. Czemu tu lazłaś? Bo twoja siostra zginęła szukając ciebie. Ciekawe czy... Ciekawe, czy mogę to jakieś zdjęcie specjalne jej tu zrobić. Ale chyba nie. Może jakieś punkty, czy coś? Za to bym dostał, do ulepszeń. No, ale chyba nie. Chyba, że tak jej tylko pyknę. Bo szkoda mi trochę kliszy.
może zmienia sobie na ten typ 7, który jest nieograniczony, ale ma... jest bardzo słaba. Coś się tutaj zmieniło? Nie. Chyba nie. Nie, tu się coś... nowy jest wpis jakiś. Czekajcie, muszę to przetłumaczyć, bo nie jestem pewny. To kolejna czarna skrzynia, tak? No i Midna za to przestał tłumaczyć. To kolejna czarna skrzynia, taka jak ta, w której była Hakura, jest pod wodą. Okej. Pokrywka jest zamknięta, czy w tym też ktoś jest? Dobre pytanie, nie? A jakbyśmy tam na przykład sprawdzili? Ale to można otworzyć. Nie jest pod wodą, widzicie? Z pudełkiem... za pudełkiem pisze na opadkę. Spływa woda. Jest... jest też wciągarka. Może użyto go do podciągania czegoś. Lub kogoś. Ale to nic nie zrobię z tą skrzynią. A tutaj? Oj kurczę, ten telefon już mi tak spada. Już chce spać mi. Już nie chcę dzisiaj tu tłumaczyć. Pudełko, z którego wyszedł duch, jest otwarte. Jest pełna ciemnej wody. Może to jakaś ektoplazma? Coś, co wygląda... coś, co przypomina włosy unoszone się na powierzchni. Okej. Rekciu, kliszę zmień na tą za darmo. No, zmieniłem, już jest. Niepotrzebnie zmarnowałem tą 61, bo kurczę, tak mało mam już tej kliszy. Jeszcze ją marnuję, głupio. No, już zmieniłem, dziękuję, ten Rexiu. No dobra, wychodzimy stąd. Nic więcej to nie zrobię. Myślę, to dobre pytanie, czemu ona się tutaj wybrała do tego? Na to wzgórze. Ha. Edoris Locket. Okej, czyli muszę się chyba przepełzać. Tamto. Całe to jaskinie znowu muszę przechodzić. Nie bardzo mnie to odpowiada. Ale dobra, spróbujmy. Nie mamy innego wyjścia niestety. Dobra. Tam do tamtej jaskini chcie. Yes, it was. No twoje... Ona chyba na... No właśnie. Ona nie wie, że jej siostra nie żyje. I need to apologize. Za to chcesz ją przepraszać. Teraz, jak nie żyje... Też się obudziła dopiero teraz. Dobra, tutaj mamy... też jakiś wpis. Ciekawe, co będzie, jak się dowie, że jej siostra nie żyje. Ale będą jaja. Wśród stalaktytów znajduje się lampa, czy tam lampka, czy tam świeca. No dobra, bardzo spostrzegawcze ten odkrycie, ale nic nie wnosi tutaj do rozgrywki. No i teraz pytanie. To zamknięte, rozumiem, że już tutaj nie dam rady przejść. Jak zamknięty zamek, to zamknięty. Teraz to zniszczy jej app. Kup, a nie będziesz przepraszać. No dokładnie. Dokładnie. Niech mi kupi zestaw kliszy, to się dogadamy. No nie, znowu to samo. Thank you.
Ło! W ostatnim momencie. W ostatnim momencie. Dobra, i teraz RB. A nie mogę. A bo jak się zaświeci na czerwono, to mogę wtedy. Aj, złapałem, nie zdążę nawet uniknąć. Chyba są dwie. Aj, Jezus. Puszczaj! A chyba padła. Czy nie? Tam. Ojku. Się porobiło. Kurde, chciałem to RB zagenerować sobie, ale mówię, no to jest też ciężko wyczuć, żeby akurat w tym momencie, kiedy ten zmienię sobie to. O, tylko dwie klisze mam 61, super. Już na darmówce jeździć. No, znowu zmieniamy. Ciężko też wyczuć, że na tej kliszy, tej silniejszej, tak, żeby się świeciły te wszystkie te kulki na czerwono, to wtedy możemy nacisnąć RB. Ten specjalny tryb tej soczewki, że nam regeneruje życie. Dlatego, że no te 61 są strasznie wolne. Na tej 14 by to było łatwe ogarnąć, ale już jej nie ma, bo mi się skończyła. Trzeba będzie to dokupić i o tym pamiętać później. Tutaj było przejście. To mam nadzieję, że tamtym tym sanktuarium, jak wyjdziemy, nie będzie jakiejś akcji. Ale coś czuję, że tak łatwo nam tutaj nie pozwolą wyjść z tego miejsca. Co? Do sanktuarium lalek. Tak, tak, tak. Poproszę. Do sanktuarium lalek. Dobra, jest. Jest laska? Jest. Dobra. Teraz spróbujmy wyjść z tego sanktuarium. Forgive me. Ty patrzcie, jak cycki jej się ruszają. Widzieliście to? Widzieliście to? I cyk. Dobre to jest. Jeju. Dobre, dobre. Dobre. Coraz bardziej mi się ta gra podoba. No, no, fajnie, fajnie, fajnie. I like it, takie animacje. No dobra, idziemy dalej. Oj, to chyba jej siostra się przebudziła. Coś mi się wydaje. Coś mi się tak wydaje. Jak jeszcze śpiewa o tym wybaczeniu. No i mam złe. No ja też to słyszę. Song. O nie, 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 nie! Szlak. No nie, no serio. Wiedziałem, że tak to się skończy. Gdzie ona polazła? O, żeż ty w dupę. Czekaj, gdzie ona jest? No tu chyba. Teraz tu, jest, mamy ją. Ona, jest to jej siostra? Chyba nie. Unik! Nie zdążyłem. Puszczaj. To nie mogę zrobić zdjęcia i powaliła mnie. Bacz! Kurczę. Nie mam kliszy już. 90 wchodzi.
Dobra, troszkę się wyleczyłem. Dobra. Aj, chyba nie zdążyłem. Jezus, nie staw mnie. Dobra. Tak, to jej siostra była. Masz tyle na gardle. No jejo. Najlepszą kliszę prawie. Zmarnowałem. Zajebiście. Dobra, ale ta przynajmniej przeżyła. What were you doing there? Dobre pytanie. I saw the setting sun. It was drawing me in. I was becoming a part of it, as if I were melting. Well, what's important is that you're back. Miracle you're not hurt. Where is Fuyuhi? Huh? Is she here? I hear a song. That song. Haruka, please, just try and get some rest for now, okay? Nie chcę jej powiedzieć o tym, że jej siostra nie żyje. Może to dobra opcja. Nie wiadomo, co by zrobiła. Thank you. Siostra pewnie będzie bossem. No i tak można było powiedzieć, że była. Szkoda tylko, że najlepsza klisza poszła na nią. Znaczy nie najlepsza jest 0-0, ale mam tylko jedną taką. Na grubego zwierza z zaświatów, ale kurczę. Szkoda tylko, że już nie miałem kliszy w ogóle, żeby zawalić temu duchowi. Ale dlatego szybko poszło. Praktycznie najcięższej artylerii pocisnęliśmy jej siostrze, no ale... Gorzej, że tamta nie wie o tym, że jej siostra nie żyje, nie? Okej, okay. I w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Fatal Frame Maiden of Blackwater. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale i bardzo dziękuję za wasz każdy poświęcony czas oraz wsparcie pod moimi klipami filmowymi. Do następnego, cześć!